87. Bartosz niewyraźniej 269. Przepraszamy Bartka, ale niewyraźnie imię nazwisko. Bartek Strzelkowski na linii mety w międzyczasie. Z numerem 412 do mety zbliża się Łukasz. Nie możemy odczytać nazwiska. Brawo dla Łukasza. Numer 373. Maciej Trzostowski z numerem 82. Błogosławiona z Poznań 151. Maciej Malbus i dwie panie razem będą przekraczać linię mety. Już może przebiegły całą 15 razem. 324 i 313. Agnieszka Bójkiewicz 313 i Joanna Żurawska 324 i podziękowania na linii mety za wspólny bieg. Brawo dla pań. Kibiców zachęcam do braw, gromkie brawa. Kolejni biegacze. 371. 371. 300. Natalia Szantała. 372. 420. Monika Peksa. Uczennica trzeciej klasy Obornickiego Liceum. I 219. Aneta Pruskota 358. Damian Polarczyk 28. Tomasz Szałek 359. Marek Starosta. Biegacze, prosimy o zdawanie numerów startowych w zawodów i udajemy się na Grochóweczkę Rogale Świętomarcińskie ciepłą herbatę z numerem 115 Małgorzata Kołacka i z numerem 48 Piotr Chmik. Z numerem 18 Bartłomiej Płaszczyk, który przyjechał do nas z Poznania. Brawo, panie Bartku. Medale wręczają starosta Andrzej Okwicz, przewodniczący Rady Miejskiej, pan Paweł Drewicz, dyrektor OCS Jacek Okwicz, dyrektor SP2, pani Agnieszka Święcichowska i dyrektor biegu pan Piotr Lewarski. Joanna Szaroleta 273 zameldowała się na mecie. I kolejny biegacz z numerem 218. Adam Piotrowski. No i jest kolejny sąsiad. Numer 54 Michał Dertner. Z numerem 220. Pani Andrzej Popiela. Brawo Michał. Kolejny sąsiad, dwa domy dalej. Jasiu Pędział, wybiegamy nowe korki. I proszę, 15 km zaliczone. I kolejni biegacze. 364. Mariusz Pieprza. Marcin Gosek. Magda SS. A w międzyczasie Bartek Szepka na rękach w Synusie. Brawo. 186. Sylwia Ludosik. Dziecko wraca.
się kończyły. Zdajemy numery startowe, sukcesor wody, zapraszamy na Łączeczkę, Skok, Koczła, Lokale Święta na Sińskie, ciepłą herbatę. Chętnie Kłęski wielkie brawa i kolejni biegacze, za swoim tempie, ale przebiegacie. 187 i 188. Paweł Kłęski Dzielsko. Gracza na mecie. Razem w całym 15. Brawa. Dzięki. Biegaczki, witamy z napisami na nic, wasze starania, 323, tak wygra Ania. Proszę, Ania Żołniak, tak miała przygotowanie, transparent bez członku rodziny. Mama, tata, bardzo proszę. I o to chodzi. Bawimy się, na tym polegają biegi, przede wszystkim w ogólnikach. Rozbiegane ogólniki zapraszają. Tradycyjnie bieg papieski w kwietniu, bieg Bogucha Złotej Pery w czerwcu i ten wszystkim okazji święta niepodległości naszego kraju, bieg 11 listopada. Szymon Łukaszewicz 369, 389, Kołaszczaski z numerem 215, Bożena Pila, Kozna, brawo Pani Bożeno, piękne imię, moja mama ma taką imię. Z numerem 214, Pan Jacek Pila, Kozna, no jak to mogło być, że wygrała żona, jasny gwin. Numer dodał jej wygrać, i o to chodzi. 365. Pan Wojciech Wysocki, Warszawa, proszę bardzo, mówiłem, cała Polska, witamy Panie Wojtku, brawo. 267, 240. Katarzyna Sebe, 240. Bartosz Rosza, wspólnie z Alekiem mają limity, brawo, dziękuję sobie, o co chodzi. Przebiegi 15, a to nie jest takie proste. Zapraszamy na drogę z Kopra. Zawodników prosimy o zdawanie numerów w biurze startowym. Lokale Święto-Marcińskie przygotowane przez biegarnię Państwa Nadolski. Zawodnik 316. Elżbieta Wysurzaj, 307. Anka Winnicka, 52. Marta Prankowska. I Marta Prankowska, pamiątkowa przyjechała do górnika wiek niepełnej gości. Brawo. Zawodników prosimy o zdawanie numerów startowych w biurze zawodów. Tam Państwo otrzymujecie talon, na podstawie którego zapraszamy na Grochówkę z Kotła, Rogale Świętomarcińskie, woda, owoce, herbata. Wszystko dla biegaczy, którzy pokonali 15-kilometrową trasę biegu niepodległości w Obornika. Z numerem 179. Pan Roman Wicz, Poznań. Z numerem 99. Pani Angelika Kapela z Lodoźna. Brawo. I medal z rąk starosty obornickiego pana Andrzeja Kwicza. Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Pawła Dowicza prosimy też o wliczanie medali. Uaktywnijcie, panie przewodniczący.
Wielki. Medale wręcza też dyrektor Obywatelskiego Centrum Sportu i Aktywności Świt, dyrektor biegu Anton Kucharski. Biegaczy zapraszamy do zdawania numerów startowych w górze zawodów i odebranie talonu, na podstawie którego Państwo możecie skorzystać z grochówki z kotła. Dalej rogale świętomarcińskie, które przygotowała piekarnia Państwa Nawrocki, Sobornik. Ciepła herbata, napoje, woda, owoce. Wszystko dla Was po tym biegu 15-kilometrowym. I do mety zbliżają się powolutku kolejni biegacze. Przypomnę, dziś blisko 400 na trasie 15-kilometrowej dróżki, jak to niektórzy nazywają, a to jest poważny bieg. Bieg niepodległości Kowornika z numerem 252. Robert Skokowski, Pawłowice reprezentuje. I kolejna pani 344. Pani Klaudia Sokołowska. Krasowska, przepraszam. Z Krasowska, pani Klaudia Sokołowska z Krasowska. Bardzo fajnie przybiegła, super. I o to chodzi. Gratulujemy pani Klaudio. Przypominam, zdajemy numery startowe w biurze zawodów, pobieramy talon i zapraszamy na grochóweczka z kotła, rogale świętomarcińskie, owoce, ciepła herbata, wszystko dla biegaczy i kolejne zawodniczki. 192. Pani Wiesława Nowak-Poznań. Zapraszam zawodniczki, zawodników, którzy ukończyli bieg o zdawanie numerów startowych w biurze zawodów. Tam Państwo otrzymujecie talony i zapraszamy na ciepłą herbatkę, grochóweczka z kotła, rogale świętomarcińskie, owoce. Poszynamy się po wyczerpującym biegu. Czekamy na kolejnych zawodników. Blisko 400 wystartowało do dzisiejszego biegu niepodległości Wybornika. Zawodnicy z terenu całej Polski. Ciechocinek, Warszawa, Szczecin. Ogromna grupa, blisko setki oborniczan reprezentujących powiat obornicki. Brawo! To tylko potwierdza hasło.